Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak dostroić sample do wybranej przez Was skali. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Selfmade Tips z tej strony Bonifacy. Startujemy. Dzisiaj pokażę wam prosty trik, który pozwoli wam dostroić sample do dowolnie wybranej przez was tonacji. Takim samplem może być wszystko. Ważne, żeby grał pojedyncze nuty. W tym wypadku mam wokal i żeby to zadziałało, musimy skorzystać z narzędzia, które nazywa się Newtone. Aby to zrobić, otwieramy właściwości sampla, tak jak to zrobiłem przed chwilą. Prawym przyciskiem myszy uruchamiamy to menu i wybieramy opcję Edit in Pitch Corrector, co uruchomi nam Newtona z wgranym do niego naszym samplem. Ja sobie teraz tutaj zaznaczę, żebyśmy mogli odsłuchiwać nasz wokal. On w tym momencie brzmi tak. Czyli w zasadzie jest w skali, w której był pierwotnie. Teraz chcielibyśmy to zmienić. W związku z tym ja spod tego przycisku nożyczek oznaczającego edycję klikam lewym przyciskiem myszy, wywołuję menu, no i wybieram opcję Snap to Scale. W tym momencie już nam coś się zmienia, dlatego że mamy ustawioną skalę, do której są snapowane nuty, ale z tych skal możemy sobie wybrać w zasadzie dowolną, durową lub molową. Kliknijmy cokolwiek tak naprawdę i zobaczycie, że faktycznie nam się wokal zacznie przesuwać po naszych nutach na piano rollu. Czyli zmienia po prostu tonację, czy tam wysokość danej nuty, danego dźwięku. I z tych skal możemy wybrać w zasadzie dowolną. Tak jak widzicie, w tle też nam się podświetla dana skala i możemy sobie dowolnie te nuty zmieniać, jeżeli chcemy oczywiście. No i z ciekawostek, tutaj widzimy, że te nuty na przykład są troszeczkę poza, znaczy nie są w punkt trafione, jeżeli chodzi o wysokość, więc możemy sobie to globalnie, że tak powiem, poprawić. Możemy sobie tutaj też, moi drodzy, wprowadzić zmiany w postaci bardzo drastycznych przejść i bardzo agresywnego strojenia. W tym momencie ten wokal będzie brzmiał dosyć sztucznie prawdopodobnie. Jeżeli chcemy taki efekt, nie ma w tym oczywiście nic złego, ale możemy go zminimalizować. I tak jak słyszycie, wokal już jest w innej skali. Wybierzmy sobie jeszcze inną dla porównania. Troszeczkę nam się zmienia formant. Oczywiście w Newtonie można z tym też sobie poradzić. Jeżeli nuty są w obu skalach, to prawdopodobnie nie będą przeskakiwać, ale tak jak widzicie, tutaj już co po niektóre nuty zmieniają swoje położenie. I jeżeli chcemy bawić się w edycję, to oczywiście możemy. No nie brzmi to zbyt naturalnie, ale przynajmniej jest w danej tonacji, w danej skali. Tak to wygląda, moi drodzy, można to automatycznie zastosować zarówno do na przykład ścieżek gitary, ale chyba najprędzej i najczęściej będzie się tego używało do właśnie strojenia wokali, więc to jest coś, co może wam pomóc. Musicie tylko znać skalę utworu, w którym macie ten wokal osadzić i w ten sposób możecie dostosować ten wokal do swoich potrzeb. Także to tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.